W piątkowe popołudnie na Zamku Piastowskim gościli byli i obecni włodarze powiatu raciborskiego i niemieckiego Märkischer. Powiaty świętują 20-lecie współpracy. Gala podsumowująca jubileusz współpracy rozpoczęła się występem artystów z zaprzyjaźnionego powiatu. Spotkanie, które odbyło się na Zamku Piastowskim, było bardzo istotne dla starosty naszego powiatu. Bardzo ważna okazja, podsumowanie 20-lecia partnerstwa, jeśli chodzi o nasz powiat partnerski, Märkischer Kreis. Gościmy delegacje z naszych właśnie powiatów partnerskich, nie tylko z samego Märkischer, ale również z Elbe-Elster, z czego się niezmiennie cieszę. Podsumowujemy te 20 lat wspaniałej partnerskiej współpracy na wielu płaszczyznach, z czego się cieszę. Mam nadzieję, że dzisiaj po raz kolejny pokażemy poprzez nasze działania, udowodnimy, że warto współpracować, że warto mieć takich partnerów właśnie jak choćby nasz powiat partnerski w Niemczech. Współpraca powiatu raciborskiego z niemieckim partnerem rozpoczęła się w roku 2001 i trwa do dziś. Samym inicjatorem był pan Musioł, który pokazał, że można znaleźć partnera, że można wyjść naprzeciw tym wszystkim uprzedzeniom, które były. No i nawiązała się więź pomiędzy poprzednim starostem, jeśli chodzi o Niemcy, naszym. No i została podpisana umowa partnerska, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Przez 20 lat, mimo zmian na stanowiskach starostów, współpraca była kontynuowana. Dlatego dziś partnerskie powiaty mogą pochwalić się wspólnymi doświadczeniami na różnych płaszczyznach. Konkretnie to ustaliliśmy, że ponad 96 wspólnych wyjazdów, jeśli chodzi o pływaków, tancerzy, młodzież, wystawy artystyczne, szkolne. Przede wszystkim młodzież. Stawiamy na młodzież, stąd oczywiście, tak jak powiedziałem, te wymiany służą pogłębianiu zdobywania wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdobywaniu przede wszystkim języka, ale poznania kultury, historii danego kraju i między tymi naszymi partnerami wywiązała się taka wspaniała więź i to dzisiaj owocuje. Pandemia nieco utrudniła podejmowanie wspólnych działań, jednak jak zapowiada starosta, partnerstwo powiatu raciborskiego i Märkischer będzie kontynuowane, co przypieczętowano, podpisując stosowne porozumienie.